Tryby odwołań, czyli co, jak i z czym to się je. Podział trybów odwołań w zamówieniach publicznych obejmuje odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, KIO, do Sądu Okręgowego oraz środki ochrony prawnej. Wykonawca lub uczestnik przetargu może złożyć odwołanie do KIO, gdy czuje się poszkodowany decyzją zamawiającego. Termin odwołania do KIO wynosi 10 dni lub 5 dni, gdy zamówienie jest poniżej progów UE. Strony niezadowolone z orzeczenia KIO mogą złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego. Przedmiotem skargi do Sądu Okręgowego może być każda decyzja wydana przez KIO. Tutaj nie ma ograniczeń. Natomiast termin na wniesienie skargi do Sądu Okręgowego wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO. Z środków ochrony prawnej można składać wnioski i zażalenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości. Rozwiązania polubowne w środkach ochrony prawnej obejmują mediację oraz inne formy alternatywnego rozwiązywania sporów. Etapy procedury odwoławczej do KIO obejmują sporządzenie i wniesienie odwołania, postępowanie przed KIO oraz orzeczenie KIO. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie stron postępowania, opis okoliczności faktycznych i prawnych, wskazanie żądania oraz dowody na poparcie twierdzeń wykonawcy. Odwołanie wnosi się pisemnie do KIO. Można to zrobić osobiście, pocztą lub elektronicznie. Dokonaj wpłaty wpisu od odwołania. Wysokość wpisu zależy od wartości zamówienia i rodzaju postępowania. Dowód wpłaty dołącz do odwołania. Potwierdzenie wniesienia odwołania jest niezbędne do dalszego procedowania sprawy przez KIO. Zamawiający ma obowiązek odpowiedzieć na odwołanie w terminie 5 dni. KIO może wyznaczyć posiedzenie jawne lub rozprawę. Strony mogą przedstawić swoje argumenty, dowody oraz zgłaszać wnioski dowodowe. Orzeczenie KIO może uwzględnić odwołanie i nakazać zamawiającemu określone działania, oddalić odwołanie, jeżeli uzna je za bezzasadne, umorzyć postępowanie. A teraz część o szalonych liczbach. Przedstawimy teraz kilka statystyk i wykresów dotyczących odwołań w zamówieniach publicznych. Na wykresie przedstawiono liczbę odwołań do KIO. Liczba odwołań wzrosła w tym okresie o 43% z dużym pikiem między 2019 a 2020 rokiem. Pomimo pandemii koronawirusa rozkład odwołań pozostał stosunkowo równomierny, co wskazuje na rosnącą świadomość zamawiających i wykonawców. Na następnym wykresie widzimy porównanie liczby kontroli uprzednich i doraźnych pomiędzy pierwszym kwartałem zeszłego roku a pierwszym kwartałem tego roku. Pokazuje on wyraźny wzrost, zwłaszcza kontroli uprzednich, których liczba zwiększyła się aż o połowę. Wzrost ten może być związany z rosnącą liczbą odwołań oraz intensyfikacją pracy UAZP. Najgorsze na koniec. Czyli krótko o karach. Warto regularnie sprawdzać orzeczenia KIO na portalu ZP, gdzie znajdziesz mnóstwo wiedzy i ciekawostek oraz zdobyć ogląd, jakie wyroki zapadają w różnych typach spraw. Uwaga! Pamiętaj, że proces odwoławczy wymaga dokładności i terminowości.